Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku Gry Vampyr. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. Możecie zostawić like, ale przede wszystkim wpaść na Twitcha, tam giga content taki. Sorry w ogóle za taką kamerę, że jest tak dziwnie ustawiona dzisiaj, ale no musi na razie tak być. Co wam powiem ciekawego na samym początku? Nic, że kontynuujemy sobie naszą przygodę i musimy przesłuchać autochtonów. Kim są kurczę autochtoni? Nie mam zielonego pojęcia, ale wiem, że mogę tu jakoś odpalić minimapę. Gdzieś tutaj powinniśmy mieć zaznaczone naszą misję. A tutaj jest nasza misja. Ustal tożsamość wampira, który cię stworzył i staw mu czoła. Przesłuchaj autochtonów. Kim są autochtoni? Że tutaj są autochtoni. It's locked, all Nie, right. tu jest zamknięte. Jak widzicie za daleko, If to ja się nie Swansea udałem. is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Jak widzicie, za daleko się tutaj nie udałem. Jesteśmy w tej samej lokalizacji, w której skończyliśmy wczorajszy odcinek, czyli jeszcze raz muszę tutaj porozmawiać z tymi ludźmi, tak? Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Wydaje mi się, że coś ukrywasz. Potrzebuję wskazówki. No dobra, na razie. Goodbye, Mr. Watts. Na razie może nie zmuszajmy go tak bezpośrednio do rozmowy. Oni kogoś może kryją. Hello, sir. May I disturb you again? Ale może znajdziemy tutaj tą wskazówkę. I'll leave you to your bottle, then. Ale może i nie. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. Chcę poznać prawdę. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel. Hi, Sara. William Bishop. He came in here earlier tonight and he. Well, I thought he was gonna clock someone. What happened? To czuję, że skipnąłem tutaj. W miarę ważne zdanie. His eyes. His face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Czego się tak pani boi? Why are you so afraid? I mean his skin. His hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the cannon factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, Will. Uwielbiam ten angielski akcent. Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Wskazówki dotyczące mieszkańców. Udało ci się odkryć wskazówkę. Ujawnia ona tajemnicę o którejś z mieszkańców lub jego bliskich. Otwórz menu mieszkańców. Okej, okay, krąg społeczny, wskazóweczka. Na jakość krwi mieszkańców w dużej mierze wpływa ich zdrowie oraz liczba wskazówek, które zbierzesz zanim wypijesz ich krew. To Miriam Bishops byli niegdyś dobrymi przyjaciółmi. Jakość krwi z jakiegoś powodu teraz wzrosła. Poszman. Okej. Okay. Czyli teraz możemy porozmawiać z tym ziomem. Słuchaj. Czyli w takim razie opowiedz mi o Williamie. Tom, talk to me about the visit from your old friend William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. Who is he? William. Just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. A propos tego to... Kurczę, wariacie. Kto raz się nie pokłócił z ziomem i prawie pobił, to niech pierwszy rzuci kamieniem, no. Ja też mam taki ziom, w którym się nie biłem, ale w większości raczej raczej się biłem. Słownie i fizycznie również. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused.
Is he dangerous? Yeah. Like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. Okay, muszę go odnaleźć. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. You watch him. Tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Nie no, na tej kamerce mój biceps wygląda żałośnie, no, szczerze mówiąc, chciałem pokazać bicepsa, ale silny, ale no, jest porażka. 36, 37 czy 8 może już nawet centymetrowy potwór wygląda jak kurczę jedno wielkie XD. Dobra, czyli teraz mamy zaznaczoną misję. Generalnie nawet nie muszę chyba klikać mapy, tak mi się wydaje, że generalnie ostatnio została mi zwrócona uwaga, że generalnie za dużo mówię generalnie. Nie musimy chyba nawet patrzeć na minimapę, tylko możemy się już bezpośrednio udać do tej łodzi. Daleko nie mamy, zbadaj łódź. Która to łódź jest przede wszystkim? Oj, coś czuję, że to... No, coś czuję, że to ta łódź. The body is still warm. This man has just been drained of blood. O kurde. Sprawdź rany. No jak w Wiedźminie, nie? This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Ale to bardzo dobrze. Na Wiedźminie się tutaj... Wzorować to jest dobry wzór do naśladowania. Notatka. Rozkazy dla stróżów Priven. Nie wiem co to znaczy. Liczy na zgony w regionie doków. Sądzimy, że jest w nie zamieszana jakaś paskudna pijawka. Znajdźcie ją i szybko się jej pozbądźcie. Ostrzeżenie. Według ostatnich doniesień to bardzo brutalny wampir. Podchodźcie do niego z wielką ostrożnością. Wiem, że brakuje nam tam ludzi, ale nie angażujcie w poszukiwania żółtodziobów. O ile się nie mylę, mamy do czynienia z szaleńcem, który zabija co noc. Jak zawsze zacznijcie od opuszczonych miejsc, takich jak stare domy, piwnice, kanały czy magazyny. Znajdźcie pijawkę bracia. These men, they're a company of professional vampire hunters. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. Pozytywna informacja? Czy na nim wypił krew najebańca? Nie była to wartościowa krew. Okej, co on mówił? A że tam widzimy plamy krwi, tak? W drugim końcu. A możemy tutaj przeszukać inne łódki? Znajdziemy coś tu ciekawego? Niekoniecznie. Dobra. Pik. Zajebiste, nie? Serio, i mega mi się podoba ta gra, nie? Fest mi się... Uuu, strzelec Priven. Czy łowcy tych. Kurczę, w Wiedźminie mieliśmy łowcy czarownic, tutaj mają łowcy wampirów. Nie no, petarda, nie? Tylko trzeba uważać, no bo... Kurczę, niestety będziemy musieli się chyba z nim... Szansa na atak. Poza trybem walki, bezszeleśnie za plecami wroga. No i kurwa, jak zwykle, no. Bezszeleśnie słyszałem na mieście, że będzie... Że będzie atakowany strażnik. Dobra, zabijmy go w sposób tak zwany normalny, mi się wydaje. Czyli użyjmy maczety. Już nie mamy za dużego wyboru. Zbadajmy tutaj ciało. Dążaj tropem krwi. Broń dystansowa. Wybierz i wciśnij, aby użyć broni dystansowej. Jak się używa tej broni dystansowej? Nie umiem broń dystansową. Mamy tą broń palną, ale jakby nie potrafię używania tej broni tak naprawdę. Broń palną. Podobno lewy przycisk, no ale lewym przyciskiem robię... Oj, coś takiego. Nie wiem, czy jak będziemy niszczyć te skrzynki, to coś potencjalnie może z nich wypaść. Raczej szczerze mówiąc wątpię. My chcemy się udać tropem cały czas tamtego wampira. Ale możemy się też udać tutaj na górę, a może tu coś będzie ciekawego? Albo zaskoczymy tutaj tych ziomków. Też istnieje taka szansa. Tutaj nic nie było. Oj, tutaj jest kolo. Cześć. Pyk.
Wyssać krwi mu nie muszę, bo to jest taka krew, która chyba nie da mi doświadczenia. Czy da mi może doświadczenie? Może ja powinienem cały czas pić od niej krew? Możliwe, tylko ja w sumie nie wiem. Jak użyć tej broni dystansowej? Scrollem nie działa, jedynką, dwójką to robię coś takiego. Czyli używam tych umiejętności. Trójeczka? Też nie czwóreczka. Dobra, na razie... Na razie, kurczę, jestem z banuchem i nie umiem tego użyć, ale może, może gdzieś jeszcze jakąś podpowiedź dostaniemy. Czy ja mogę się udać na dół jakoś? Spacja? Co znaczy ukryj? A, ukryj po prostu tego. Czego nie będę widział, tak? A nie, że ukryj siebie. Dobra, na dół. Pyk. No i co? No dojazd, nie? Karta wroga. Wybierz V, aby zauważyć otaczające cię przeciwników i zobaczyć karty wrogów. No to tak, no to już jakby... A, odporności. Niektórzy przeciwnicy są bardziej odporni na pewne rodzaje obrażeń. Fizyczne ataki w zwarciu albo dystansowe, okej. Okay. Na specjalne moce krew i cień. Kolor pomarańczowy wskazuje na średnią odporność, czerwony na wysoką odporność. Kumam. Czyli generalnie go raczej bijemy bezpośrednio, ewentualnie tak... Fajnie by było mu wyssać krew, kurwa, wariacie. Pyk. Ja bym chciał lewy przyjść. O kurwa, seryjka we mnie. Oj, seryjka, ej! Ale się pobawiliśmy. To mi daje doświadczenie? Nie, chuja mi daje niedoświadczenie właśnie. Taka krew to niewartościowa krew jest. Dobra, słuchaj wariacie. Dwójeczka, pyk. Mówię, wkurwiasz, to na ciebie też. Dwójeczka. Uj, one shotik. Piękna umiejętność. I jeszcze leczonko, dobra. Fajnie, no, ty. Nawet mi sprawnie idzie. To już zaskakujące, że ja nie jestem z banuchem na swoim odcinku, ale broni dystansowej co prawda i tak nie umiem używać. Podążaj tropem krwi, no tak. Film za krwią iść. Nie widzę tutaj. Tutaj się chyba ślady krwi niestety kończą. Czy nie? Może tutaj do góry? Zobaczymy, czy tutaj może coś jest. Nie ma. Tutaj? Tutaj są jacyś ludzie, nie? Zwykli. Moglibyśmy im chyba wejść na plecki. Oj. Dobra. Jestem wampirem. Pyk. Gryzionko. On jest odporny na obrażenia z daleka, ale nie jest odporny na takie bliskie starcie. Tak, że z niego możemy wysysać, ile wlezie. Dawaj, chodźcie, wyssie. Dziwnie brzmi. Dobra. I z maczety nie ma co na niego umiejętności chyba już marnować. Jest ktoś martwy. I na tego ziomka tutaj. O kurwa. Na tego chciałem. No użyj. Ej, czemu ja nie mam ich zaznaczonych? Halo! Kurwa, ła. Jak mam zadać damage jakiś panowie? Stop! Prusru! Double damage. Mogłem z niego wystać krew. Dobra, ale nie jest najgorzej, ty dobrze wyszło. Znaczy trochę dzbanuchowa ta walka. Ale nie jest chyba jakoś turbo najgorzej. Tu coś ciekawego? Naboje. I pył. I oni chyba palą te ciała, tak? No to wygląda, tutaj jest ta krew chyba, za którą podążaliśmy, czy nie? Nie. Tu jest ktoś. Nowe praktyki, nowe taktyki. Nowy przedmiot. Część z nas jest zdania, że naszą największą przewagą nad pijawkami stanowi fakt, iż nie mogą one wychodzić na zewnątrz w ciągu dnia, że powinniśmy na nie polować w ich kryjówkach, gdy bezbronnie śpią. To typowy błąd żółtu dzioba. Po pierwsze, wampiry są sprytne i dzięki niezliczonym fortelom potrafią się bardzo dobrze ukryć. Granaty, fosfor, biały, ultrafiolet, kuloodporne kamizelki i miotacze płomieni. Nadszedł czas, by stróże zaczęli korzystać z dobrodziej z XX wieku. Okej. Okay. Dla nas to chyba nie okej. Okay. Ale my dobry wampir. Szczury i kryjówki. Szczury często kręcą się w pobliżu kryjówek. Odczuwanie wampirzymi zmysłami pozwoli ci je łatwiej zlokalizować. Ja mogę też łapać i z nich wysysać krew, tak? Czy jak to wygląda? Ta, dawaj, chodź tu. Chodź tu, kurwa, nie ma. Chcę krew uzupełnić, wariacie. Podrażające? Ja, co ty? Ja w sumie zjadł jakiegoś takiego szczura, tak gotowanego. Serio. Nie zabijam zwierząt, jakby nie wiem, mięsa i tak dalej, ale fest bym spróbował, jak smakuje szczur, tak, z czystej ciekawości. Albo ślimak na przykład.
Okej, to jest kryjówka, nowa kryjówka de facto, której jeszcze nie byliśmy. Jest taki kolo. Fragment uchwytu, dobra. Co tu będzie ciekawego? Przede wszystkim ciekawy będzie warsztat, na którym będę mógł coś pewnie uzupełnić. Znaczy stworzyć jakąś nową rzecz chyba, nie? Czy teraz nie będę mógł, bo nie mam wystarczająco składników, ale te sera generalnie, czy tam kurację będziemy mogli stworzyć w przyszłości. Masz dość elementów, by ulepszyć jedną ze swoich broni. O! Którą? Albo to możemy? Kołek? Albo machete? Wiesz, broń białą. A mogę drugą rękę ulepszyć? Nie, niestety nie mamy tyle przedmiotów. Możemy ulepszyć machete. Da nam to więcej obrażeń po prostu. No niech będzie chyba. Dobra. Zwiększone obrażenia. O, 10%. Tutaj zmniejsza zużycie energii. Okej, okay, sporo tutaj możemy modyfikować te bronie. Dobra, i się rozproszyłem, musiałem napisać wiadomość. Co mieliśmy robić? Nie pamiętam. Maczetę ulepszaliśmy. No ta, maczetę ulepszaliśmy. I tutaj potrzebowalibyśmy odłamku stopy aluminium. O kurwa, stopu aluminium. To możemy na winian żelaza przetworzyć, a tutaj na smali śrubka. Czyli nie mam tego, co jest mi potrzebne do ulepszenia kołka. Ja jestem jak ten kołek sam. Dobra, i nic tu właściwie chyba więcej nie ma. Możemy wyjść. Kurde, jaka to jest fajna gierka, nie? Jest serio, bez kitu. Dawno mi się nie trafiła tak dobra gra, w której tak bardzo mi się przyjemnie grało, w której tak pięknie śmigała na moim komputerku. Nie wiem, ostatnio coś mi się wydaje, mój komputer źle działa i jest to chyba moja wina. Wydaje mi się, że ja przysmażyłem kompa, nie? Naprawdę wam mówię. Wydaje mi się, że ja zepsułem i przysmażyłem sobie komputera, nie? Jest lipa. Dobra, my musimy w ogóle w odwrotną stronę iść, sobie odpieprzam. Nie, czy dobrze idę? Podążam... No, niby mam podążać tropem krwi. Ale jednocześnie to mnie cofa ta gierka. Każe mi wrócić. No to dziwne akurat. A nie, może dobrze idę? Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Ja też coś właśnie czuję, ale nie wiem co. Nie wiem, coś śmierdzi w sumie. Jakby takim właśnie kurwa krwią albo czymś miechem. A po prostu to pewnie używana kosa, szczegóły. To pewnie mój obiad sprzed 3 dni co tu leży. Broń dwuręczna. Wybierz broń dwuręczną, aby jej... Czekaj. Załóż broń dwuręczną i wybierz lewy przycisk, aby użyć jej umiejętności specjalnej. Na przykład kosa może zostać wykorzystana do odparowania ataku. Jednak jeśli zostanie użyta w odpowiednim momencie, jednocześnie ogłuszy przeciwnika. Ok, nie rozumiem na razie. Ale z czasem pewnie się dowiemy, o co tu chodzi. I to jest... Tutaj pewnie muszę założyć na moją postać tą giwerę, prawda? Tylko jak to założyć na moją postać? Klikam szczegóły, a tutaj nie mogę założyć na drugą rękę, jedną rękę, nic tu nie mogę zrobić, halo. Mogę! O, 99 obrażeń. Założyłem to? Mam. Druga ręka, ale tu spluwkę mogę. Kurde, chyba nie chcę tej kosy, szczerze mówiąc, ale dobra, no przetestujemy, zobaczymy, z czym to się, że tak powiem, je. No kurde, nie dziwię się ty. Co to jest, Londyn? Wygląda jak jakieś... Kurwa, co się dzieje? William Bishop! Otrząśnij się, kim ty jesteś, gościu? Ej! Jesteś wampirem też? Kurwa, to walka z bossem widzę, ej! Poczekaj, ja bym chciał drugą broń wyciągnąć moją. Mogę cię ogłuszyć? Oj, mogę i mogę cię z ciebie wyssać krew. Ej, dobra, William Bishop to jest jakiś kurwa Bob. Słyszałem na mieście, pyk. William Bishop, nie? Niezły gagatek, to zwierzak jebany. Pyk. Ale piękne mu kombosy. Bardzo łatwy przeciwnik. Używana pałka. Podniosłem. Generalnie ja nie umiem tych broni zamieniać, nie wiem jak się zamienia. TG coś było napisane, patrz. TG tutaj mam, ale też nie mogę. Lewy przycisk myszy albo prawy przycisk myszy, jak podwójną broń. Nie umiem nic tu zrobić. Monety, szylingi. Jo, ci kryńca. Ale zwierzak. Ale chuj. O, ten nawet nie ma chuja. Coś ty mu zrobił, psychopato. Dobra. Ogniany pręt.
Czekaj, zaraz ci pomogę, tylko tu muszę poszukać rzeczy. W sumie, ty, tu jest przecież z milion zabitych osób. Nie, no, tak na oko to nie wiem, ze 100? 100 martwych ciał? Kurwa, jak tu musiałoby śmierdzieć, to szczerze mówiąc. Cześć, kim jesteś? Wyglądasz na księca. Mr. Hampton, are you in there? We knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must confront my flock, they'll stray without me. Oh. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? No właśnie. What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Woman. Niezła pomoc, nie? No. Super, kurwa, ale żeś mi pomogła. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. Ale zmiana klimatu nagle. Co on nagle tutaj robi? William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I almost tend to my fault. My flock needs me. There, sir. Go with a good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Więc to tak zwana, wydaje mi się, taktyka niezła. Jo. Dobra, zatem zbadajmy. Pobierz próbkę krwi. Ja myślałem, że tak generalnie będę mógł sobie pobadać. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Okej. Tu generalnie chciałem pobadać te zwłoki bardziej niż tego ziomka, ale chyba też nie mam takiej możliwości, co? Musimy się zapakować na pokład. Tak mi podpowiada misja, to chyba to zrobię. A co oni tam bezpośrednio nam zaufali? Nagle jesteśmy kumplami? Też dziwna ta fabuła. Ale gierka wydaje się całkiem przyjemna. Szybka bardzo, że tak powiem. Bardzo taka prosta do punktu. Szybka, no minęła jakaś godzina czasu tak naprawdę. Godzina 10 minut. Zapoznaliśmy się z jedną postacią. Znaczy z jedną, no z kilkoma, ale. Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was. What manner of creature was he? Predator, prey, villain and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What? Who is she? What woman? No, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the... Oj, zara, widzę, już, daję. If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea. I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of... Poor William, I was certain. Dr. Reed,
Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. Wygląda na starszego. Może jest, tylko po prostu późno zaczął. Tam! Zombie! Word again from a so-called man of science. I understand. Traditionally the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that you are right. Dobra, my... Then let me be blunt. Do szpitala z tym ziomem? Join my staff at Pembroke Hospital. And as a physician, I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed. Take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? No, nie, no nie ma lepszego chyba deala. No, wydaje mi się, że bierzemy to. It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant. Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Okej. Kurde. Wydaje mi się bardzo, bardzo chaotyczna ta gierka, ale wydaje mi się też naprawdę, naprawdę ciekawa. Przed nami pewnie wiele mechanik, których jeszcze tutaj nie odblokowaliśmy. Generalnie ci twórcy gier mają to do siebie, że oni potrafią robić dobrą fabułę, także wydaje mi się, że ta fabuła się ostatecznie jeszcze rozwinie w takim kierunku bardziej ciekawym niż wydaje mi się teraz jest. Teraz jest po prostu dla mnie zdecydowanie za szybka. Ale to po prostu ja mam. Zanim ja załapię, co tu się dzieje, to musi trochę czasu minąć. Yes, doctor. Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Kurwa, no jeszcze może mi loda zrób tą ręką. Co on taki zadowolony, ty? Loda ręką. To też... Nie wiem, jak miałby to zrobić w sumie. Dobra. Aktualizacja misji. Zabierz mnie do szpitala. Czy mamy się udać do szpitala? Czy to jest nasza misja? Postanowiłem przyjąć pomoc do doktora Swansea i podjąć pracę w szpitalu. Tak jest. Mamy wejść do szpitala. Czy szpital znajduje się daleko? Oczywiście, że nie. Wydaje mi się, że to jest ta brama. A nie, ta brama jest zamknięta. Także może to będzie ta brama. Oj. A tu co się dzieje? O kurwa. Co się dzieje ze mną? Co ty zrobiłeś, wariacie? Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you ass! Pozwolę ci się wykrwawić, zabiję cię. Clay Cox. Cox? Okej, to nie uprzejmy. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. Alright, alright, sorry. I am in pain here.
guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place. No, it's not follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Jakoś krwi, okej. Nie wiem za bardzo, co tu się wydarzyło. Oni walczyli, ten go kurwa nożem wyrzucił w ogóle. Jakoś krwi danego mieszkańca wskazuje to, ile PD za nią zyskasz. Im wyższa jakość krwi, tym więcej PD otrzymasz. Oczywiście, że tak. Aby napić się krwi ofiary, musisz ją najpierw zahipnotyzować i zabrać w ustronne miejsce. Twój poziom hipnotyzmu musi być co najmniej równy poziomowi odporności mieszkańca. Aby zahipnotyzować, wciśnij Q. No ale chyba ja nie za bardzo chcę, tak szczerze mówiąc, jakoś krwi do kitu. Wybierz, aby poznać więcej szczegółów. Krąg społeczny, brak relacji. No wygląda na... że zimieszka, ale nie oceniajmy tutaj po wiecie. Po pozorach. Ale czemu ja nie mam chyba wyboru go nie zabijać, co jest głupie. Podążaj czerwonym tropem. To, a mogę go nie podążać czerwonym tropem, tylko go zaprowadzić do naszego doktorka? Czy tam, gdzie mieliśmy go zaprowadzić? Bo ja nie wiem, czy on jest jakby on zabił kogoś z noża, ale... ale no tak naprawdę pewnie zabił kogoś, kto nie był warty życia. Nie no, pewnie sam walczył o życie. Nie wiem, co się wydarzyło, no nie będę go teraz pytał. Pacjent! Aha. XD. No, zgaduję, że tutaj po prostu gra nam chce pokazać koniecznie jak się tutaj zabija w tej grze. Musi nam pokazać tutorial. Niestety, ale pewnie będziemy mieli dużo wyborów takich, czy kogoś zabijać, czy ostatecznie kogoś nie zabijać. Także luz. No, musi nam gierka w jakiś sposób pokazać, jak się to wykonuje, takie zabójstwo. Muzyczkę w ogóle. Na miejscu. Pokusa krwi. Wciśnij lewy przycisk myszy, aby wystać krew, albo puścić go wolno. Jeśli postanowisz zabić go przez wystanie jego krwi, znacząco podniesie liczbę posiadanych przez ciebie PD. Musisz się jednak liczyć z konsekwencjami tego czynu. Poznaj mieszkańców i zbieraj wskazówki, aby zdobyć jak najwięcej doświadczenia. Uwolnij, szczerze mówiąc. No more. Not tonight. Not like this. A, czy jednak mamy wybór. Ta, bo ja nawet nie wiem, czy on jest zły. O kurwa, to... wise for the huntsman to sometimes let his prey go. But no famished hunter can run for long. Dobra, wariacie. Otrząśnij się i uspokój. Ja tu muszę do szpitala wejść. Tam to będziemy mieli w ogóle, chłopie. Jak normalnie, jakbyśmy wchodzili do McDonalda, nie? Jakbym chłopie do restauracji wchodził. Witam. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. No, ale bym ci wylizał pewnie te paluszki. Mam kilka pytań. I would like to ask a few questions first. Dla nas to jak kurczę dżem. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Dopiero co go poznałem. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Okej, w kurwę wezmę Dorothy, tak szczerze mówiąc. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him.
You'll get to know him soon enough and better than me. The administrator has better things to do. No, na pewno ma ręce pełne roboty. And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. Dobra, gdzie jest mój pokój? Point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. A my tutaj pamięć złotej rybki widzę. Thank you, Nurse Crane. Ja i tak nie pamiętam, co ona powiedziała generalnie. Ja bym musiał... Dorothy Crane, jaka jakość krwi. Oj, witam serdecznie. O, ile postaci, cześć, cześć. Chciałbym z tobą porozmawiać, wariacie. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Twoje życie hipnotyzuj. Wybierz, aby poznać więcej szczegółów. Jakość krwi? No, taka średnia plus. Wydaje mi się, to są dobrzy ludzie, nie? Nie ma co. Nie no, nie mogę, nie mów, że jak Leia Coxa zostawiłem, a będę doktora zabijał. Raczej chyba nie. Jak wygląda sytuacja w szpitalu? Szpital. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. No, jak tak patrzę, to wygląda niedaleko naszej służby zdrowia. It's more than enough. 100 lat później. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. Just lacks hope. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Tell me more about cherished people then. Nurse Branigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her. On, dostępna wskazówka, pokaż. Chciałbym zobaczyć. Zdaniem... jak on ma na imię? Corcorana? Tippertsa Gwyntech ma zbyt wysokie kwalifikacje, żeby być pielęgniarką. Okej. Further, if she was a man, she would be a damn fine practitioner. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office down again. Wczoraj, widzowie, oj, wczoraj był ostry dzień. Będziecie osobiste pytania? Twoje życie? A to wszystko go przepytaliśmy. Czyli był ostry dzień. Ale to akurat dlatego, że pracowałem tutaj nad pośladkami wczoraj. Co innego mogłem robić? Znaczy nad pośladkami, między innymi oczywiście nad nogami. Wczoraj był tak zwany leg day. Czyli dzień, w którym ćwiczyłem dolne partie. Przysiady na słoiku, one man one jar. Na waniszu też robiliśmy takie tam standardowe męskie zabawy. Dobra, o tutaj jeszcze mamy. O kurde, ile w ogóle tu jest tego personelu do... A nie, tego ziomka już spotkaliśmy. Nie, to jakiś inny chyba jest. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm nurse Gwyneth Branigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety.
You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Twoje życie w Londynie. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy. Tu będzie dużo rozmowy. Za dużo mi się wydaje. Wydaje mi się, że z tymi... Jeżeli będziemy rozmawiali z każdą taką postacią, to naprawdę nam się po jakimś czasie bardzo to znudzi. An invisible enemy. Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. To jest taka dziwna przyjemność, jak się zmienia na przykład trochę wyżej pośladki kładzie, jak się poćwiczyło pośladki. Polecam ćwiczenie pośladków. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem? Taki dziwny ból połączony z przyjemnością. A to chyba generalnie, jak się cośkolwiek poćwiczy, to jest taki ból, ale taki przyjemny czasem. Jeżeli się aż nie nadwyręży, tak? Tylko to fajnie poćwiczy. Dobra, bo oni tu gadają, a ja tu o siłowni. I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. Push it to the limit. Know when to stop and get some rest. Wybierz, aby więcej szczegółów, dostępna nowa wskazówka. Nurse Branigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end everybody is doing their best. Okay. Wróć w takim razie, pokaż mi, znaczy zobaczmy jej szczegóły generalnie. Jakość bardzo dobra, jeżeli chodzi o krew. No. A co się zda? Nie! Co ja zrobiłem? Czy ja chciałem... Nie wiem, co ja chciałem zrobić, to szczerze mówiąc. O! Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Okay. To tyle w takim razie. Osobiste pytanie już zostało zadane. Żegnam. Call me if you need assistance. Dobra, jeszcze to jest gościu, z którym już rozmawialiśmy, czy to jakiś inny? Good evening, Dr. Tippett. A, to ten. Ale dowiedzieliśmy się o nim jakieś ciekawostki, tak, że będziemy mogli porozmawiać na ten temat. Maybe you should think about preserving your strength. No, we must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Musisz niczego udowadniać. To nie. Odpowiedzialna postawa. Nurse Branigan is worried about you, doctor. Shipujemy ich. She should not have told you that. Oj. Have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Branigan's opinion is the only one I may listen to. Oj, chuj, po shipowaniu, nie? Goodbye, Dr. Tippett. Tak, jak grałem sobie z... Właśnie będziemy musieli zaraz zakończyć tutaj odcinek, bo będę obiecałem, że pogram w Fortnite i zrobię streama, to właśnie dziewczyna, z którą grałem w Fortnite, chciała zdobyć numer i się strasznie wkurzyłem, że zdobyła do mnie numer telefonu. A efekt miał być chyba odwrotny. Tutaj podobnie dość w miarę. Siemano! Wszystko w porządku? Good evening, Mr. Hammond. Ale tu jest rozmów. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, Sora, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who would have been after enduring an abduction? I tak dalej, tak, że chyba gituwa. Now all I need to do is rest and my flock. Ja pewnie
Ja w patos bym pewnie gadał jakieś głupoty. Wszystkich wyzywał, jakbym był nawalony albo tak zmęczony. How did you end up in William Bishop's den? I had received a letter about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Jesteś bohaterem albo głupcem? Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. Okej. Okay. Mogę to sobie... Nie mogę tak wybierać strzałkami. No nie mogę. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Odrobinę światła. A tutaj powiem ciekawostkę dla widza, nawet odrobina światła, pamiętajcie, jest pokonać w stanie ciemność. Starsza odrobina światła. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough. With a lot of tensions between the gangs and the dockers. Nie musi mega świecić. Starsze światło zapalniczki. Pamiętajcie o tym, widzowie. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint. Not even criminals. Dobra. Do you know Tom Watts? The bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, doctor. No i dupa. A już miałem się dowiedzieć, kogo zabić. Osobiste pytania? O kurde. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. And I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Okay, myślałem, że jest księdzem albo czymś takim. Against William Bishop? To repel him somehow. That's a very strange question, doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Ach, nie jego. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, doctor. I'm just a man of faith, willing to preach the good word. Okay. Jak samopoczucie? How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest, and then I can go back to the people who need me. Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. Okay, wróć. Wszystko, żegnam. Wydaje mi się, że... Na dzisiaj to będzie tyle. 50 minut myślę, że to jest całkowicie wystarczające, jeżeli chodzi o jeden odcinek. Mamy tu jeszcze naprawdę sporo postaci do porozmawiania z tego, co widzę, ale zamienimy kilka słów w następnym odcinku z nimi, a ten w ogóle jakiś dziwny, poparzony jakiś. Wygląda jak ten jak ghoul z tego, czego oni się tam nazywali. Ghoule czy... A nie, bo ja tak brzydko mówię, a ktoś może... Nieważne. Bo przecież ktoś... To nie jest tak, że jak ktoś jest taki poparzony, to wygląda jak ghoul z Fallouta, ale...
Nie wiem, tak mi się jakieś wpadło na głowy. No, nieważne, widzowie, my ich tam. Człowiek próbuje być miły, wychodzi jak zwykle. Dzięki wielkie, widzimy się 16 oraz 14 każdego dnia. I wpadajcie na Twitcha.